Witajcie kochani, z tej strony Ogrodnik Janusz. Witam się z wami w nowym sezonie ogrodniczym 2022. Przede mną jest róża dzika. Na jej przykładzie chciałam właśnie pokazać wam, jak rozmnażać róże. Tutaj tylko tak chciałam wam zaprezentować, jak bezpiecznie możemy pobrać fragment rośliny w celu rozmnażania. Jak widzimy, to są odcinki tegoroczne, które zeszłoroczne, które róża wytworzyła. Je możemy swobodnie ścinać w odległości 2/3 całej długości pędu. Czyli jak tutaj mamy tegoroczny pęd takiej długości, to ścinamy go mniej więcej w tym miejscu. I to jest sztorp, czyli fragment pędu rośliny, który jest zdolny wytworzyć organy umożliwiające mu rozwój dalszy. Czyli powstanie po prostu nowej rośliny. Tutaj podobnie taki pobierzemy fragment. Tu jest nieco dłuższy, więc po prostu go w połowie zetniemy. Tu jeszcze jeden mamy taki fragmencik. To też go zetniemy w połowie. I jeszcze tutaj mamy. No. Tu jeszcze ten też pobierzemy sobie. I teraz przechodzimy do drugiej części, czyli do rozmnażania. Ok, więc tutaj mam pobrane fragmenty pędu z dzikiej róży. Tu poniżej leży nam jeszcze róża okrywowa. Jak widzicie, nieco inaczej się one wyglądają, właśnie te pobrane fragmenty. Tutaj jest ta bardzo rozkrzewiona, a nasze są proste. No i z tego właśnie względu nieco się różni przygotowanie takich sztobrów. Ścinamy po prostu w róży dzikiej tylko górny odcinek pędu. Wierzchołkowy, tym sposobem dajemy sygnał roślinie, żeby się rozkrzewiała. No i oczywiście w dolnej części pod kątem 45 stopni, żeby ułatwić jej pobieranie wody. No. I taki fragmencik ja sobie przygotuję jeszcze tu. O, tu jeszcze mamy dwa kolejne. To podobnie ścinamy po prostu górny fragment. Górny fragment i mamy przygotowany. Od spodu już są nacięte pod odpowiednim kątem. No. Teraz przejdziemy jeszcze do róży okrywowej. No, oczywiście warto się zorientować, jak takie pędy pobiera się z odpowiedniego jakby rodzaju róży, ponieważ z każdej inaczej pobieramy, możemy je uszkodzić. No, więc to jakieś w oddzielnym filmiku może wam pokażę, jak wykonać takie cięcie. Ale jeżeli wiecie, no to przechodzimy do rozmnażania. Tutaj pozbywamy się tych wszystkich rozgałęzień. I takie najcieńsze jakby gałązki też ucinamy przy rozwidleniu. No. Tu możecie zobaczyć, są pączki. Widać je gołym okiem. Tu jest pączek, więc pod pączkiem nacięcie wykonujemy pod kątem 45 stopni. Nie wiem, czy to widać. I taki fragmencik około 20 cm to jest jedna sadzonka. Więc tu wykonamy nacięcie i mamy jeden pęd. Ja tutaj poza kamerą jeszcze sobie przygotuję więcej. Tu już mam przygotowane trochę, więc zaraz wam pokażę, jak na sobie to wykonać. Tu jeszcze jeden fragmencik. Dobra. W przypadku sadzenia potrzebujemy takiego patyka jakiegoś, którym będziemy dołki sobie wykonywać. A jeżeli chodzi o podłoże, to w przypadku róż staramy się nieco takie kwaśniejsze, pH właśnie 5-5,5, żeby miało. Ja tutaj zrobiłem mieszankę w ziemi uniwersalnej. Tak w proporcjach około 0,6 tej donicy, 0,3 to torf, właśnie kwaśny,
I ostatni fragment to 1/10 piasku. No i wszystko wymieszałem oczywiście. No i teraz możemy sobie wsadzić sobie spokojnie do tego. Więc robimy dziurkę. Maczamy końcówką ukorzeniaczu. Ukorzeniacz do pędów zdrewniałych bądź półzdrewnianych. To jakaś firma Bros, nie jest to lokowanie produktu, ale sprawdza mi się całkiem dobrze. I jeszcze do dołu wsypujemy trochę. I wkładamy. Róża kolczasta jest, więc możemy sobie pomóc. I oczywiście nie tak, żebyśmy przysłonili całkiem roślinę zimę, ponieważ jeszcze potem na koniec będziemy dosypywać. Tu przygotowałem sobie z boku jeszcze nieco ziemi. I później z góry dosypiemy jeszcze kilka centymetrów, żeby były prawie całkiem zakryte. Jedynie, żeby wierzchołkowe kilka pączków wystawało powyżej gruntu. Widzieliśmy już wszystkie. I teraz, jak widzieliśmy, te dołki delikatnie wkładaliśmy, teraz potrząść, żeby się ładnie zagęściła tam ziemia. I teraz jeszcze z góry dosypujemy. Aby tylko delikatnie wystawały ponad ziemię. Pączki. No. I teraz podlewamy tam donicę i odstawiamy w chłodne miejsce, gdzie mniej więcej będziemy mieli 5-10 stopni, żeby po prostu miały jeszcze czas na to rozwinięcie tych korzeni sadzonki. Obecnie mamy luty, końcówkę lutego. Takie rozmnażanie możemy wykonywać właśnie pod koniec zimy, czyli mniej więcej luty, marzec. Powiedzmy jeszcze możliwe, że w kwietniu, jeżeli zima się przedłuży nam, oraz jesienią. I zaraz przejdziemy się, jeszcze Wam pokażę właśnie moje sztorby z jesieni i sprzed 2 tygodni i zobaczymy właśnie, jak tam się rozwinie. Dobra, kochani, więc jesteśmy w moich rodziców w sumie ziemiance. Tutaj są moje plantacje. Tu te, co obecnie rozmnażaliśmy, róże dzika z tej strony. I tu mamy różę okrywową. Już podlane zostały. No i tutaj będą przez kolejne 2 miesiące prawdopodobnie. Tu mamy różę, którą rozmnażałem jesienią, w październiku prawdopodobnie. Tu możecie zobaczyć, że pączek wypuszcza jedna. Tutaj też pączki wypuszcza. Tu też pączek ma wypuszczony. I jak widzicie, te cieńsze całkiem zamarły. One są czarne obecnie, czyli po prostu uschły te pędy. Więc warto właśnie takie nieco grubsze fragmenty rośliny wycinać w celu rozmnożenia. Tutaj zaś mam fragmenty, które rozmnażałem 2 tygodnie temu. W sensie pobierałem, nawet 3 tygodnie temu pobierałem właśnie te fragmenty róż. I zobaczcie, tutaj ma pączek. W całkiem dobrej kondycji są. Tu mamy pączki, bardzo dużo pączków właśnie wypuściła, więc liczę na to, że również się rozmnożą i w przyszłym roku już będą ładnie kwitły. Tu mamy kolejne róże i hortensje wewnątrz. Tu budleja, ale nieco w gorszym stanie, też właśnie sprzed kilku tygodni. Ogólnie to zeszłoroczne budleje. No, tutaj Wam gdzieś podlinkuję właśnie w jakim stanie są.
Te, co w zeszłym roku rozmnażałem, również hortensje, które w zeszłym roku rozmnażałem, tutaj wam podlinkuję, jakbyście byli zainteresowani. Tu właśnie mam całe plantacje hortensji nowych. Tutaj są hortensje krzewiaste. Tutaj jest hortensja ogrodowa. No i tutaj też krzewiaste, różne odmiany. Tutaj też krzewiaste, różne odmiany. I zobaczymy, które najlepiej się przyjmą. Tutaj, jeżeli chodzi o hortensję ogrodową, to pobierałem już ją właśnie z pączkami rozwiniętymi, więc nie jestem pewny, czy one wyrosły obecnie. Choć wygląda, jakby zaczęły się otwierać, więc prawdopodobnie zaczęły się otwierać, jak je tutaj wniosłem. Gdyż, jak wiemy, na zewnątrz jeszcze minusowe temperatury były parę dni temu, a tutaj już od 3 tygodni mają około plus 4-5 stopni. Więc no, temperatura taka odpowiednia do wzrostu. Jeszcze wam z ciekawostek tu mogę powiedzieć, że tu mam z siennego rozmnożenia forsycję, ale no, obecnie tak jako tako wygląda. Nie jestem pewny, czy się uda ją rozmnożyć. A tutaj mam hortensję krzewiastą, którą w zeszłym roku rozmnażałem. Właśnie tutaj wam link gdzieś podsyłałem. I bałem się, że uschły mi, ponieważ przez cały sezon zimowy nie podlewałem ich tutaj, ale zwykle mamy tu dość wilgotno, więc nie potrzebują podlewania. I okazało się, że te pączki pochowały się po prostu. O, zobaczcie tu na przykład przy samej ziemi. Nie wiem, czy się wyostrzy, ale tu jest zielony pączek. A tu następna ma ukryty pączek przy ziemi. Tu kolejna. Oj, to chyba nie pączek akurat. No, ale w większości właśnie zaczynają powoli wypuszczać pączki. Więc jestem szczęśliwy, że przeżyły. No, i zobaczymy. Obserwujcie i lajkujcie i subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, sadźcie, rozmnażajcie. Ważne, żeby po prostu roślin nie zabić przypadkiem, więc edukujcie się też dodatkowo, żebyście wiedzieli, jak poprawnie rozmnażać rośliny.